A my witamy Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Pani dyrektor, kłaniam się bardzo nisko, pani burmistrz, bardzo się także nisko kłaniamy i cieszymy się bardzo, że podjęliście Państwo się takie inicjatywy, aby nauczać obowiązkowo pierwszej pomocy w szkołach. Tutaj, w Szkole Białołęce będziecie uczyli, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Jesteśmy w warszawskiej dzielnicy Białołęka, gdzie postanowiono, aby dzieci uczyły się pierwszej pomocy obowiązkowo. My ten program prowadzimy od 2006 roku. Prawie 13 tysięcy szkół przeszło nasze szkolenia, ponad 30 tysięcy nauczycieli nabyło uprawnienia, aby uczyć później uczniów zasad pierwszej pomocy. Niestety, ponieważ nie jest to program obligatoryjny i mimo naszych ogromnych próśb oraz determinacji, spotkań z Ministerstwem Oświaty, bardzo różnych opcji politycznych, nikt nie chciał wprowadzić, nikt nie chce wprowadzić, aby ten przedmiot był obligatoryjny. Nagle okazało się, że burmistrz Białołęki postanowił takie zajęcia prowadzić obowiązkowo we wszystkich 17 szkołach podstawowych, które u niego funkcjonują. Przyjechaliśmy ze swoją całą ekipą, aby dla niektórych nauczycieli powtórzyć te zajęcia. W 11 szkołach już te zajęcia miały miejsce, ale z różnych powodów zostały przerwane. Dla nowych 6 szkół te zajęcia są robione po raz pierwszy. Z każdej szkoły 4 nauczycieli przyjeżdża na nasze kursy, aby już nic się nie wydarzyło, aby nawet w razie jakichkolwiek sytuacji zwolnień zdrowotnych, urlopowych, porzucenia zawodu, aby zawsze ktoś był jeszcze, kto te zajęcia będzie prowadził. Wszystkie fantomy, wszystkie pomoce naukowe, wszystkie podręczniki zapewnia Fundacja. Do tej pory wydrukowaliśmy i rozdaliśmy blisko 3 miliony takich podręczników, co oznacza, że program trafił do 3 milionów uczniów. Tak samo wszelkiego rodzaju fantomy, które są używane na co dzień, to są materiały, które zapewnia Fundacja i które dostarcza na bieżąco. Niech przykład Białołęki będzie przykładem dla wszystkich innych w całej Polsce, włodarzy, miast, dużych, małych, mniejszych, aby taką naukę wprowadzać obowiązkowo, aby te 12 godzin rocznie, które poświęcamy na naukę pierwszej pomocy, zaowocowały umiejętnościami, które są z nami przez całe życie. Prawo Samarytanina w Polsce mówi, że musimy udzielić pierwszej pomocy, nie możemy być obojętni na każdą taką sytuację. W związku z tym, jeżeli uczymy już od najmłodszych dzieci, od 7, 8, 9 lat, to te umiejętności pomagają naprawdę ratować zdrowie i życie ludzkie. Dziękujemy bardzo, że Białołęka tak ochoczo podjęła się tego wyzwania. Nauczyciele są, pracują, poświęcają temu czas, a następnie przekażą swoje umiejętności uczniom. I oby to było nie tylko tutaj w Białołęce, ale na całym terenie Polski. I moi drodzy, stało się, a więc Białołęka ruszyła z niesamowitym programem, gdzie będziemy uczyli pierwszej pomocy obowiązkowo. Tak właśnie powinno być. To jest grono nauczycielskie, które kończy nasze kursy, a więc przez 2 dni uczyliśmy, pokazywaliśmy. Mamy teraz nadzieję, że dzieciaki będą zachwycone, w jaki sposób będą nauczane pierwszej pomocy. A my wszystkich pozdrawiamy. Siema! Siema! No potrafią.